Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy program chyba po raz pierwszy rozpoczniemy od chwalenia, a chwalić będziemy motocyklistów, ponieważ sytuacja na krakowskich drogach znacznie się poprawiła. Wśród motocyklistów jest coraz mniej ofiar, jest coraz mniej wypadków. Czy uważasz, że to jest efekt takich spotkań, które organizuje Policja Drogowa wraz z motocyklistami z Grupy Południe i z Grupy Motoautostrada? Takie spotkanie miało miejsce ostatnio, bardzo niedawno, nazywało się Moto Grill i tam wspólnie Policja Drogowa ćwiczy z motocyklistami. Czy to im pomaga? Na pewno tak. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W ogóle te stowarzyszenia motocyklowe, które pragną zmienić wizerunek motocyklisty, przepraszam za określenie, zdawcy organów, takie określenie niestety jeszcze ciągle pokutuje, na rzetelnego, bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego. Myślę, że to naprawdę zaczyna się udawać. Popatrzmy, coraz mniej jazdy na jednym kole w Krakowie. Ja nie widziałem tego od kilku miesięcy. Cieszy mnie to szalenie. Coraz mniej szaleńczej prędkości. Bardzo mnie cieszy ta zmiana wizerunku motocyklistów i tutaj szalona praca, którą trzeba podkreślić, Stowarzyszeń Motocyklistów i Policji. No skąd się wzięła idea motogrilli i naszych tutaj spotkań? No właśnie stąd, że duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Chcemy szkolić motocyklistów, żeby troszeczkę pojeździli sobie pomiędzy pachołkami, żeby poćwiczyli technicznie, żeby mogli sprawdzić swoje umiejętności tutaj, a nie na ulicy. Tutaj są pachołki, które wam ograniczają drogę. Zakręt jest dużo ciaśniejszy. I wylatujecie, tak jak narysowałem strzałką, po prawej stronie tego pachołka. Wiadomo, każdy z motocyklistów na prostej daje sobie radę, a już w takich wąskich zakrętach, przy takiej jeździe, która jest na mieście, już jest czasami troszkę gorzej. Oczywiście również zapraszamy panów policjantów do przejazdu tutaj po naszym torze. Dzisiejsze wydarzenie jest małą rywalizacją motocyklistą wpisaną w wydarzenie duże, które się nazywa Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2015. Tego typu imprez będzie 3-4 w tym roku. Organizują je różne stowarzyszenia w Krakowie, Motoautostrada, Grupa Południe i suma punktów zebranych na tych imprezach przyniesie wyłonionego zwycięzcę w całym pucharze już na jesień. Jest z nami komisarz Tomasz Seweryn, no współtwórca tych spotkań, ale kto był pomysłodawcą? Policja Drogowa czy motocykliści? Motocykliści zwrócili się do nas z prośbą o zorganizowanie takiego spotkania, gdzie wyraziliśmy chęć celem poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Krakowa. Zorganizowaliście motocyklistom taki test. No jak idzie? Zaskakująco ciężko. Czy wyniki były satysfakcjonujące? Powiem szczerze, że no niestety poziom odpowiedzi na 25 pytań średnio około 10 prawidłowych odpowiedzi. Najlepsi mieli 16, ale uzyskaliśmy zapewnienie, że będzie dużo, dużo lepiej w następnym razie. No czyli można powiedzieć, że to bezpieczeństwo na krakowskich ulicach się poprawiło. Tak jest, bo w zeszłym roku mieliśmy ponad 150 zdarzeń z udziałem motocyklistów, a na tą chwilę mamy ponad 20. No najlepiej by było, jakby było zero. Dokładnie tak i o to walczymy. I takie spotkania mają w tym pomóc. Tak, chcemy organizować to coraz częściej. Jak pan założy, to będzie pan wiedział, jak się czuje osoba, która jeździ po narkotykach. No, oby motocykliści w całym kraju wzięli udział w takich szkoleniach i rozwiązywali takie testy. Oczywiście sprawdzają swoje umiejętności, mają wolę sprawdzenia, nie wstydzą się tego, wiedzą w związku z tym, w którym punkcie są, czego jeszcze powinni się douczyć. Brawo! To może tylko doprowadzić do tego, że będą perfekcyjni w znajomości przepisów. Dzisiejsza impreza jest dowodem, że motocykliści powinni mieć taki obiekt, to znaczy dużo większy. Stąd promujemy inicjatywę budowy torów w Krakowie w ramach budżetu obywatelskiego. No to będzie z kolei podniesienie tych umiejętności praktycznych, technicznych. No i też zobaczą, w jakim punkcie się znajdują, jak jeżdżą ci najlepsi. Także te techniczne ćwiczenia też są potrzebne. Znakomity pomysł. No to mamy poprawę wśród motocyklistów. No ale co z innymi uczestnikami ruchu drogowego? No właśnie. Na pierwszy plan wysuwają się rowerzyści. I tutaj niestety muszę ze smutkiem powiedzieć, że stowarzyszenia rowerowe nie w pełni spełniają swoją rolę, albo wręcz źle spełniają swoją rolę. Oczywiście podejmują niektóre słuszne inicjatywy, ale też uczą wielu nieprawidłowych zachowań, które potem mogą wywołać wręcz agresję pomiędzy kierowcami a rowerzystami. Podam przykład. Świeży numer Gazety Cyklicznej i tutaj czytam, że
jako porady, czego nie uczą w szkołach. Jezdnią jeździmy w odległości około 1 metra od krawężnika i zaparkowanych aut. Podobne pouczenia znalazłem w książce Miasto dla rowerów. Nie tak, szanowni rowerzyści. Przepis jest jednoznacznie, obowiązuje wszystkich. Jeździmy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Możliwie blisko, czyli na tyle blisko, na ile jest to możliwe. Oczywiście, jeżeli będzie kałuża, dziura, otwarte drzwi samochodu, jedziemy koło tej kałuży, dziury czy otwartych drzwi samochodu. Ale jak już miniemy tą kałużę, dziurę czy otwarte drzwi samochodu, zbliżamy się do prawej krawędzi. Nie ocierając się oponą o krawężnik, ale jadąc przy niej, blisko. Jeżeli będziemy jeździli metr, a około metr to jest również 1,5 metra, no to zabieramy cały pas ruchu praktycznie. Bo przecież jeszcze z odległością 1 minimum metra musimy tych rowerzystów wyprzedzać. No i do czego to prowadzi? Kierowcy zdziwieni taką postawą rowerzysty próbują wymóc sygnałem dźwiękowym dostosowanie się do przepisów, nie do tego, co tutaj zostało nieopatrznie źle zapisane, tylko dostosowanie się do przepisów, albo w końcu zdesperowani, proszę, żeby tego nie robić, ale czasami wyprzedzają rowerzystę w odległości mniejszej niż 1 metr, czasami wręcz przejeżdżając im po rękawach koszuli. Także, szanowni rowerzyści, jeżeli chcecie coś napisać, czegoś uczyć, musicie to robić rzetelnie, dobrze, dokładnie, bo inaczej mamy tą wojnę pomiędzy rowerzystami a kierowcami. Te podręczniki uczą egoizmu drogowego. Są wbrew zasadzie partnerstwa. Bardzo często dostajemy od widzów filmy, które pokazują złe zachowanie rowerzystów. No na przykład przejeżdżanie na czerwonym świetle. Zdarza się bardzo często. Niestety, obawiam się, że możemy stwierdzić, że to niezdyscyplinowanie rowerzystów rośnie. Zwróćmy uwagę, rowerzysta podjechał do skrzyżowania i co? Zatrzymał się, a potem pojechał na czerwonym świetle, w momencie jak ruszały samochody. Jak to zrozumieć? Chciał popełnić samobójstwo? A tutaj tatuś i synek. No ale chyba powinniśmy otaczać szczególną troską to dziecko. I co? I rowerzysta decyduje się, zamiast czekać w śluzie rowerowej, tam przecież zrobiliśmy specjalnie śluzę rowerową dla rowerzystów. Rowerzysta jedzie na czerwonym świetle, tak czai się, czai, ale nie chce stanąć. Jedzie, jedzie, jedzie i przejeżdża na czerwonym świetle. Takie zachowania są również przeciwko rowerzystom. To są po prostu zachowania albo świadczące o kompletnej nieznajomości przepisów, albo ignorujące przepisy, a jednocześnie innych uczestników ruchu drogowego. Protestujemy przeciwko temu. To na zakończenie może jeszcze wspomnijmy mail od pana Jakuba z Zakopanego, który chyba często przyjeżdża do Krakowa i jeździ tutaj po tym rondzie, które za nami. I on pisze do nas, że kierowcy w ogóle nie potrafią opuszczać ronda. No tak, byliśmy wielokrotnie na tym rondzie przy tunelu, przy dworcu autobusowym. Jest tutaj dodatkowo namalowana linia jednostronnie przekraczalna. Jeżeli ktoś nie rozumie naszych apeli, żeby opuszczać rondo z pasa prawego, to dodatkowo o tym, że nie wolno tutaj opuścić tego ronda z pasa lewego, informuje ta jednostronnie przekraczalna linia, nieprzekraczalna od strony wewnętrznej. Ci kierowcy przejeżdżają po prostu po linii ciągłej i nic im ona jakby nie znaczy, nie robi, jedzą źle. Uniemożliwiają w związku z tym na tym rondku, niewielkim rondku, które kumuluje ogromny ruch, uniemożliwiają zajęcie w momencie skrętu w prawo pasa lewego, bo skręt w prawo może odbyć się na prawy pas, bądź na lewy pas. Pisze zresztą o tym bardzo słusznie nasz korespondent. I co? Jedziemy, żeby skończyć na pasie lewym i napotykamy tego nieprawidłowego opuszczającego rondo z wewnętrznego pasa kierowcę. W związku z tym mało kto tak jeździ. W związku z tym rondo jeszcze bardziej się korkuje. Jeszcze jest jeden problem na tym rondzie. Mianowicie tutaj jest moda na to, że kierowcy wypuszczają busy, autobusy, taksówki, które wjeżdżają wewnątrz, tam gdzie inni nie mogą. Wypuszczają ich z tego właśnie miejsca. Dobrze, szanowni kierowcy busów, autobusów, ale jednego. To powinno być na zasadzie zamka błyskawicznego. W Niemczech jest przepis mówiący o tym, że zabrania się zatrzymywania na obwiedni ronda, bo właśnie ruch ma być płynny. Więc oczywiście zachęcamy też innych kierowców cywilnych do tego, żeby jeden ten autobus czy jeden bus przepuścić. Co w tym celu trzeba zrobić? Zwolnić, powolutku jechać, on sobie wyjedziemy za nim. Ale jak nagle zatrzymujemy się, wypuszczamy całe stado takich pojazdów, zaburzamy płynność ruchu. Kierowcy muszą stosować się do przepisów, myśleć i być partnerem. Znowu zakończymy ten program. Bądź partnerem w ruchu drogowym.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.